Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani poseł, witam. Dzień dobry panie redaktorze. Pani poseł, prezydent Andrzej Duda, jak zapowiadał, tak zrobił, czyli powierzył misję tworzenia rządu jednemu z liderów zwycięskiego, jakby nie patrzeć, komitetu. Tym komitetem, który uzyskał najwięcej mandatów w Sejmie, jest faktycznie Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze zrobił prezydent? Nie. Nie zaskoczył, ale powiedzmy szczerze, że nawet jeżeli weźmiemy jego zapowiedzi sprzed wyborów, temu zwycięskiemu poświęci, to powierzy, no to zauważmy jedną rzecz. Kiedy były te sondaże przedwyborcze, to one mówiły o tym, że może być PAT, że może być niewielka większość, że mogą być różne tego typu rozdania. Natomiast rozstrzygnięcie Polaków wobec rekordowej frekwencji, blisko 75%, jest bardzo jasne. Prawie 12 milionów Polaków, dokładnie 11 milionów 599 tysięcy, 30 bodajże osób, zagłosowało, 90 osób zagłosowało za koalicją trzech komitetów. Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. I pan prezydent wczoraj wspomniał o konsultacjach. Powiedział, że się konsultował z przedstawicielami PiS-u, że wskazali Morawieckiego, że się konsultował z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej, wskazali Donalda Tuska. Ale jakoś zapomniał, ja nie sądzę, żebym miał amnezję. Że z Trzecią Drogą i Lewicą się Że z Trzecią Drogą i Lewicą też się widział. I którzy też mówili o Tusku. W związku z tym prosty rachunek mówi, że 194 to jest mniej niż 248. No ale politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, mandat posła jest wolny, będzie głosowanie, wtedy się okaże. Ale przecież mamy bardzo jasną deklarację. Już mam wrażenie, że najbardziej PSL, którego tak próbuje w tej chwili kusić. Morawiecki zapowiedział, że on zawsze był zwolennikiem kompromisu aborcyjnego i że w ogóle praktycznie to on tam na tych strajkach razem z kobietami protestował. To oczywiście moja trochę licencja poetyka. Czarnek Trochę bardzo już licencja poetyka. Ta druga część, pierwsza część, ale pierwsza część o tym, że on był zawsze za kompromisem. Tak, to mówił, to że był za kompromisem, to prawda. Czarnek mówiący, że on właściwie, gdyby nie było PiS-u, to by się do PSL-u zapisał. Ja nie wiem, on chyba czeka, aż mu przyślą legitymację. No to i mamy, co robi PSL? Nie tylko idąc do pana prezydenta w ramach Trzeciej Drogi informuje Kosiniak-Kamysz bardzo jasno, że chcą tworzyć koalicję z Koalicją Obywatelską, Lewicą, Polską 2050 z premierem Donaldem Tuskiem, ale robią jeszcze jeden krok, który ma już, mam wrażenie, zamknąć jakiekolwiek teorie dotyczące tego, że są jednak działacze, którzy myślą inaczej. Podejmuje decyzja najwyższe ciało PSL-u, Rada Naczelna PSL-u, która w sobotę bodajże podejmuje uchwałę, którą tam podejmuje uchwałę jednomyślnie o tym, że chcą tworzyć koalicję z Koalicją Obywatelską, Lewicą i Polską 2050 z premierem Donaldem Tuskiem. W związku z tym, no, znaczy udawanie, że istnieje jakaś nierzeczywistość, że 194 to jest więcej niż 248, że mają jakiekolwiek szanse utworzenie rządu, jest trochę kabaretem. To, co zrobił pan prezydent, to tylko jedną rzecz robi. Przedłuża agonię czegoś, co już się skończyło. Rząd PiS-u już przechodzi do historii. I to, co się dzieje, tylko z jednej strony przedłuża agonię, z drugiej strony naraża nas jako Polskę na śmieszność. No bo będziemy mieli za moment expose premiera, który nie będzie poseł, premierem. Z tą śmiesznością to bym nie przesadzał. No, są kraje w Unii Europejskiej, gdzie miesiącami nie można było wyłonić rządu. To jest co innego. Belgia, nie, no tak, ale u nas to się na razie dzieje zgodnie z jednak wszystko prawem i konstytucją. Tylko, że różnica jest jedna do śmieszności podstawowa. Jeszcze daleko. Jedna podstawowa. Wczoraj Donald Tusk zapowiedział bardzo jasno. W piątek będzie podpisanie, parafowanie umowy koalicyjnej. W weekend ciała statutowe wszystkich partii będą zatwierdzać tą koalicję. Pan prezydent jakby chciał, jakby miał dobrą jakąkolwiek wolę, to by poczekał, to by poczekał do tego. Szczególnie, że to nie jest prawda, że on desygnował wczoraj Mateusza Morawieckiego do misji tworzenia rządu, bo wszyscy znamy konstytucję i wiemy, że desygnować musi ustąpić rząd, żeby desygnować. To prawda. Zapowiedział, że powierzy tę misję tworzenia rządu. Dokładnie, on tylko zapowiedział, premierowi. Że powierzy. Czy można powiedzieć, że już powierzył misję tworzenia rządu za chwilę. Pani poseł, jeżeli chodzi o ten nowy rząd, nie premiera Mateusza Morawieckiego, ale prawdopodobnie... Jak to? Przepraszam bardzo. Panie redaktorze, no jak już bądźmy konsekwentni, no słyszę, że jest... No ale ja panią poseł słyszę i pani poseł mówi, że nie ma szans na powstanie ten rząd, więc to jednak pan, biorę poważnie to pani To jednak słowa. Pan redaktor też przyznaje mi rację, że no, raczej nie ma szans... Ja ani przez chwilę nie stwierdziłem, że są jakieś wielkie szanse na powołanie tego rządu. No więc jeżeli wszyscy wiemy, że to jest żart, to czy nie szkoda Polski,
Czy nie szkoda tego czasu, który nie, tracimy? Ja tylko mówię, że od tego, że ten rząd nie powstanie do określenia Polska, naraża się na śmieszność, to jest taki żart, to jeszcze jest jakaś tam przestrzeń na zwykłą politykę i pewnie prezydent, który powierzyłby mi się stworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, mówilibyście dzisiaj o słabości prezydenta, więc chodzi o to, że politycznie jakiś tam ma to sens. Znaczy nie ma według mnie politycznie sensu. Ale nie wiem, sensu. Czy tego od prezydenta wymagamy. Nie ma politycznie sensu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jednak 11 milionów, prawie 600 tysięcy Polaków zdecydowało jednoznacznie, że nie chce rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to jest rzeczywiście rekord. Rekord, że tak no mówię, tak, to prawda. Od 89 roku, a nawet w 89 było mniej. A po drugie nie ma sensu, bo nas to kosztuje. Kosztuje konkretne pieniądze. Kosztuje pieniądze wynikające z faktu, że nie mamy jeszcze środków z KPO. Kosztuje pieniądze wynikające z pewnej wiarygodności finansowej, która jest większa dla tamtego... To pani poseł, o konkretach właśnie porozmawiamy między innymi o sprawie finansów, ale na razie o personaliach ewentualnych. Czy pani widzi siebie Pomidor. Jako ministra edukacji w nowym rządzie? Wie pan, bym powiedziała, już pierwszym sukcesem tego nowego rządu i nowej koalicji jest to, że nikt z nas nie rozmawia o personaliach poza tymi liderami, którzy są i którzy rozmawiają, czyli mówię o Tusku, Hołowni, Kosiniaku, Kamyszu i Czarzastym. Nie ma żadnych przecieków, nie ma żadnych rozmów personalnych i w tej chwili jest proces dzielenia działów, czyli dzielenia, no, różne kto przecieki. Się zajmie... Są, też no, pojawiają się nie, to nie mniej są lub bardziej trafione, ale... To nie są przecieki, to są... Spekulacje bardziej? Spekulacje, tak. I tam, no, tak bym je nazwała. Nie, to są spekulacje. I to, co jest nie przeciekiem, tylko tym, co się pojawia w przestrzeni publicznej, to wyraźna wypowiedź Hołowni dotycząca tego, że jednak prawdopodobnie ma aspiracje i chciałby pokierować Sejmem. Od pierwszego dnia nowego Sejmu. Deklaracja właściwie bardzo wielu osób dotycząca, nie wiem, cyfryzacji Gawkowskiego. On nawet sam przyznaje, że to jest jego temat taki, który jest podstawowy. No i oczywista oczywistość, jakim jest fakt, że wicepremierem ma być Kosiniak-Kamysz, a Donald Tusk ma się zająć, być premierem. I to jest właściwie wszystko. I mam wrażenie, że to jest też duża przewaga tego, co się dzieje. To znaczy, to jest też ostateczny akt zaufania, że panowie mogą sobie ufać, że nikt nie będzie wynosił tych informacji, nikt nie będzie rozprowadzał różnych informacji. Tylko liderzy mają prawo, tylko osoby, które uczestniczą. To inaczej, chciałaby pani pokierować resortem edukacji? Ja myślę, że osób, które chciałyby i mogły pokierować, no, jest bardzo dużo. Pytam, czy pani by chciała? Ale mówimy bardzo jasno. Każdy z nas, na pewno bym chciała, żeby był realizowany ten program, który jest wspólnym programem, powiedziała, wszystkich partii tej nowej koalicji. My podpisywaliśmy wspólnie Pakt dla Edukacji, my wspólnie podpisywaliśmy wiele ustaw, które już składaliśmy, na przykład dotyczące podwyżki dla nauczycieli. W tej chwili mamy nawet wolę, żeby ta podwyżka była wyższa niż w tych ustawach, które wspólnie składaliśmy. Nie wiem, czy pan wie, my wspólnie składaliśmy z Lewicą, z Trzecią Drogą ustawy jeszcze przed utworzeniem, jeszcze przed wyborami, jeszcze w starym parlamencie. W związku z tym cieszy mnie, że mamy wspólną wizję edukacji i cieszy mnie to, że będzie ona realizowana. Ale na pytanie, czy chciałaby pani pokierować tym resortem, rozumiem, że odpowiedź brzmi tak, gdyby pani takie zadanie dostała, to... Chciałabym każde zadanie, które pozwoli nam wdrażać tą wizję edukacji, którą mamy jako wspólnie, jako koalicja obywatelska, ale również jako koalicja tych partii, które po wyborach będą tworzyć rząd. To o edukacji jeszcze porozmawiamy w internetowej dogrywce programu, a teraz trochę o obietnicach. Natomiast jeżeli mnie pan pyta, czy chciałam się zajmować edukacją, tak, niezależnie od tego, jak się potoczą losy i kto będzie ministrem, kto będzie wiceministrem, kto będzie w komisji. Zawsze jeszcze jest Sejmowa Komisja Edukacji i tak dalej. Dokładnie, na pewno będę zajmować się edukacją. Pani poseł, to jeszcze o edukacji porozmawiamy bardziej szczegółowo w dogrywce programu, a teraz trochę o obietnicach, tak globalnie waszych obietnicach wszystkich trzech komitetów koalicji w kontekście stanu finansów publicznych. Jak można pogodzić te dwie narracje? Jedną o fatalnym stanie finansów publicznych, bo słychać to od polityków, no chociażby Koalicji Obywatelskiej, i drugą o tym, że socjal żaden nie będzie ograniczany, likwidowany, dojdą skokowe wręcz podwyżki, jeżeli chodzi o nauczycieli, bo to o 1/3 prawie przecież to jest skokowa podwyżka. No to prawie 1/3, 30% i 20%. Tylko matematyk stwierdza 30% do 30%, 1/3, 33%. No dobrze, no tak, to powiedziałem prawie. Plus te 20%, czyli tutaj mamy 1/5 już bez prawie, no, i bez około podwyżki dla całej budżetówki w takim razie. Więc da się to pogodzić jedno z drugim? Fatalna sytuacja budżetowa, tak, i radykalny wzrost wydatków? No powiem prosto, tak.
To znaczy, co jakim jest cudem w takim razie? No to ja powiem może. Bolejąc nad deficytem, długiem publicznym. Co jest faktem? Faktem jest to, że rząd ukrywał, nie podając, co miesiąc podaje się dane dotyczące wpływów do budżetu, dane dotyczące, ponieważ te dane były niepokojące, w związku z tym zauważmy, że dane za 2 miesiące wpłynęły równocześnie po wyborach, żeby nie informować, jak to wygląda przed wyborami. No i wysoka realizacja deficytu na... Dokładnie, i niska realizacja wpływów. W związku z tym widać, że coś niepokojącego się dzieje. Natomiast dlaczego my jesteśmy w stanie realizować również nasze zobowiązania, a rząd PiS-u nie jest w stanie i szkoda w związku z tym, że przedłuża się to magonie? Po pierwsze dlatego, że my możemy pozyskać środki z KPO. Środki z KPO to są środki na inwestycje, które mają szansę pobudzić gospodarkę, ale środki z KPO to jest również odciążenie budżetu państwa tam wszędzie, gdzie są prefinansowane różne zadania związane z KPO. W tej chwili mamy tak, że my musimy się jakby zadłużać po to, żeby między innymi prefinansować zadania związane z KPO, jeżeli tylko zaczną pływać transze, które pozwalają to pokryć. Chociażby prosta rzecz. No, ale robi Te laptopy, które dostały dzieci 1 września. To są już zrealizowany jakiś kawałek, który jest zapisany gdzieś tam w KPO jako program KPO. Pieniądze, które możemy odzyskać. To jest jedna rzecz, która nas różni od rządu PiS-u. Jest kolejna rzecz, to jest ta pewna wiarygodność. I akcje spółek Skarbu Państwa, i kwestia wartości złotego, i kwestia rentowności naszych obligacji, które my w tej chwili mamy obligacje znacznie o wyższej rentowności. To jest negatywne z punktu widzenia budżetu, bo to znaczy, że musimy więcej płacić za zadłużanie się, niż na przykład sąsiadujące z nami Czechy. Okej, ale panie poseł, tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle zadziałają wszystkie te czynniki, rynek walutowy i tak dalej, i te kilkadziesiąt miliardów mniejszych wpływów, chociażby z racji kwoty wolnej od podatku, 2 razy wyższej, wyższe wydatki, jeżeli, wszystko zbilansuje? Jeżeli przeniesiemy zadłużanie się z BGK-u, z PFR-u do budżetu państwa, czyli wyjdziemy z założenia, że wypuszczamy obligacje państwowe, a nie obligacje tych różnych instytucji, tam funduszy, które PiS potworzył, to od razu wzrasta... BGK to nie PiS potworzył. Ale chodzi o sposób zadłużania się w tej chwili. To rentowność spada, czyli rośnie możliwość państwa, jeśli chodzi o obsługę długu. Obsługa długu to są ogromne pieniądze, w tej chwili to są porównywalne pieniądze, obsługa długu do tego, jaka jest subwencja oświatowa. W związku z tym to pokazuje, jakie to są pieniądze. To panie poseł, krótką przerwę robimy, kończymy radiową część rozmowy. Tak, jesteśmy w stanie pogodzić informacje o tym, że PiS źle gospodaruje z pieniędzmi. I spełnia swoje obietnice. Będziemy dobrze gospodarować i spełniać swoje obietnice. O szczegółach, o edukacji, między innymi jeszcze w internetowej dogrywce porozmawiamy. Katarzyna Lubnauer, przypomnę, z Koalicji Obywatelskiej jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dziękuję państwu. Radio Plus. Sedno Sprawy. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, z Koalicji Obywatelskiej jest dzisiaj gościem Radia Plus i Sedna Sprawy. Pani poseł... Natomiast jeszcze wracając do tego, wie pan, jak dramatycznie źle funkcjonuje, jeśli chodzi o finanse, rząd PiS-u. Jednym z elementów, którym się bardzo chwali, to są zakupy koreańskie na przykład. Teraz mamy coraz więcej potwierdzeń. Uzbrojenia, czołgi między. Tak, mamy coraz więcej potwierdzeń, że tej pożyczki, o której nawet nie chcieli ujawnić... Też w Korei, tak zacząłem. Też w Korei. Nie wiadomo, czy będzie, dlatego że wszystko wskazuje na to, że nie ma tam zgód władzy koreańskiej, bo tam oni przekroczyliby pewne limity. I to też jest takie pokazanie, jak bardzo PiS oszukiwał w wielu kwestiach Polaków albo w ogóle ukrywał pewne rzeczy. To, co na pewno musi nowy minister finansów zrobić, to jest audyt finansów połączony z ujawnieniem wszystkich tych kieszonek, tego funduszu covidowego, z którego kupowano umownie węgiel. No ale pani poseł, no prawda jest taka, że może nie z taką regularnością i nie tak szybko, jak w przypadku raportowania o stanie tego normalnego, regularnego budżetu, ale dowiadujemy się też o tych budżetowych funduszach. Niech pan powie, ile miała być ta koreańska podwyżka? Nie, no, ta koreańska podwyżka, ale to jest kwestia czasu właśnie. To jest kwestia czasu, że nie od razu, i ale pan, kiedy się najczęściej dowiadujemy? Ten kiedy fundusz... trzeba raportować dopiero już zrealizowane zobowiązanie pożyczki ale do Unii Europejskiej. Ale wy poparliście tę ustawę, która zakładała powołanie tego funduszu. Czego? Covidowego? Nie, to nie jest covidowego. Pożyczka koreańska to nie jest fundusz covidowy. Nie, tamtego fundusz wsparcia sił zbrojnych. Wy głosowaliście za powstaniem tego funduszu. Tamta pożyczka koreańska to jest poza w ogóle tym funduszem. To są w ogóle, bo to jest właśnie klucz programu, że tam to ma być finansowane z pożyczki koreańskiej, a nie z funduszu, ani nie z żadnych pieniędzy, które są w ramach, no bym powiedziała, niestety obsługa w ogóle zagranicznych pożyczek jest zwykle kłopotliwa, ponieważ wtedy jeszcze tylko dochodzą. To ta pożyczka koreańska nie ma związku z funduszem wsparcia sił zbrojnych? Nie, fundusz wsparcia sił zbrojnych, z którego, znaczy my się
zobowiązaliśmy, i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, do tego, żeby do 4% w stosunku do poprzednich planów wzrósł wydatki na obronność, ponieważ dla nas jest oczywiste, że w obecnej sytuacji tego, co się dzieje w Ukrainie, wojny, którą wytoczyła Rosja Ukrainie, my musimy być bezpieczni, musimy być dozbrojeni. Natomiast po pierwsze, niestety problem polega na tym, że jesteśmy z tym wszystkim spóźnieni. To, że Macierewicz został tym pierwszym ministrem obrony i że zawiesił zakup Patriotów, których miało być 8 tych baterii, on się zdecydował tylko na 2. O tych finansach rozmawialiśmy teraz, pani poseł, bo nie jestem pewny, czy... No więc tak, to, co jest oczywiste dla nas, że wydatki na przykład takie jak na obronność muszą być ponoszone. Tylko, że czym innym jest to, że mogą być nawet jakieś fundusze zewnętrzne, a czym innym jest to, że one nie powinny być wyłączone z kontroli społecznej. Mamy też fundusz, jakim jest... Ale wy głosowaliście za powstaniem ale nie za tym, takiego żeby... funduszu, wiem, takiej formule. No to jest... Nie. W tej ustawie nie wiem, przecież... czy pan pamięta, zgłaszaliśmy wtedy poprawki, nie wiem, czy pan pamięta, że zgłaszaliśmy wtedy poprawki, żeby wszystkie te zakupy i wszystkie te fundusze były pod kontrolą społeczną, czyli komisji sejmowych. PiS nie przyjmował tych poprawek. W związku z tym dla nas jest oczywiste, że musimy zrobić dokładnie to, czego PiS nie pozwolił wtedy robić, pokazać społeczeństwu, jak wygląda stan finansów publicznych i pokazać społeczeństwu, w jaki sposób na przykład zaciągamy jakieś pożyczki, bo przecież zaciągamy je na koszt społeczeństwa, a nie na koszt rządu, który ma prawo to ukrywać. I dla mnie jest oczywiste, że jedną z rzeczy, która będzie zadaniem bardzo ważnym przyszłego ministra finansów, to jest właśnie pokazanie pełnego audytu finansów. I ona nas nie powstrzyma przed realizacją naszych zobowiązań, bo my zdajemy sobie sprawę, że Polacy zagłosowali za tym, żeby odsunąć PiS od władzy, ale również za tym, żeby realizować 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, zobowiązania Lewicy. Szczególnie, że one rozwiązują konkretne problemy Polaków. Na przykład musimy mieć politykę mieszkaniową, musimy mieć... No akurat ta się Lewicy i Platformy to mocno kłóci. No dobrze, ale to musimy wypracować kompromis, który spowoduje, że będziemy mieli politykę mieszkaniową, która pozwoli oczekiwać młodym ludziom na to, że będą mieli mieszkanie. Powiem sobie, o edukacji jeszcze porozmawiajmy, bo to jest pani działka specjalizacja. Chciałem zapytać, czy gdzieś z tyłu głowy są też pomysły, powrót do pomysłów realizowanych za rządów PO-PSL w latach 2007-2015, takich na przykład jak wysłanie sześciolatków do szkół. Dla dzieci sześcioletnich edukacja jest obowiązkowa. Jest to edukacja w zerówkach. W związku z tym nie ma powrotu do tych samej rzeki. Tak samo jak nie ma powrotu do gimnazjów. Znaczy, zniszczenie gimnazjów było największą szkodą, którą poczyniono edukacji w ostatnich 8 latach. Większą niż działania te ideologiczne ministra Czarka. I one są niestety nieodwracalne. Dlatego, że polska edukacja nie przeżyje następnej rewolucji strukturalnej. My musimy... A może w jakiejś perspektywie czasowej, jeżeli nie, to była najpierw. Musimy poprawić to, co jest zawartością. Musimy zadbać o to, żeby każda polska szkoła, która uczy dzieci, była wysokiej jakości, żeby edukacja była mniej ideologiczna, a bardziej praktyczna. Musimy odchudzić podstawy programowe, bo co robiła minister Zalewska? Ona zrobiła dwie rzeczy. Zlikwidowała gimnazja, a potem, ponieważ robiła to na chybcika na zasadzie takiej, że przypomnę, że to sześciolatki nagle. No było takie zagęszczenie dwa razy to samo, tak? Że szóstoklasiści nagle się dowiedzieli, że idą zamiast do gimnazjum do 7 klasy. W związku z tym skomasowano program z 9 lat w 8 lat. I mamy przeładowane podstawy programowe. Nauczyciele mówią, że są w stanie zrealizować około 70%. Nie mogą przez to, nie mają autonomii. Nie są w stanie prowadzić ciekawych lekcji, bo niestety ciekawa lekcja czasami oznacza trochę wolniejsze uczenie się, ale za to bardziej trwałe materiału. W związku z tym musimy odchudzić podstawy programowe, uczynić je bardziej praktyczne, mniej takie pamięciowo-teoretyczne. Czyli wracając do inwestycji gimnazjów i sześciolatków, nie. I jedna i druga sprawa. Nie. Tak? Nie ma tematu w ogóle powrotu do tych rozwiązań. A jeżeli chodzi o tą ideologizację, o której często pani poseł mówicie, minister Czarnek. Czyli wywalamy HIT na przykład. Okay, HIT jest przedmiotem, który powstał pod określone zamówienie i oni nawet nie oszukiwali te słowa Terleckiego, że musimy sobie wychować, że młodzi ludzie nie głosują na PiS, bo widocznie zła jest edukacja. Wypowiedzi wszystkie ministra Czarka. Zawartość HIT-u, jak on powstał, podręcznika Roszkowskiego, to jest podręcznik... Podręcznik można było też wybrać inny ewentualnie. No tak, ale niech pan zauważy, że ten podręcznik, to przecież dzięki naszym kontrolom z Krystyną Szumilas między innymi, dowiedzieliśmy się, że ten podręcznik
czyli Kraszkowskiego, był przepychany po prostu przez proces zatwierdzania i że on był dużo wcześniej zatwierdzony niż jakikolwiek konkurencyjny podręcznik, chciałbym... który był znowu zatrzymywany jego przyjęcie, bo na przykład nie powoływani byli recenzenci przez ponad dwa tygodnie. Jeszcze na koniec jedna rzecz, bo minister Czarnek próbował niekoniecznie skutecznie, czy raczej nieskutecznie zmienić zasady, jeżeli chodzi o dostęp organizacji pozarządowych bardzo jasno do mówimy. Szkół, jedno i drugie weto prezydenta. Czy coś tutaj się zmieni? No, minister Czarnek mówił o blokowaniu szkół przed organizacjami LGBT. Nie. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby o tym, jakie organizacje funkcjonują na terenie szkoły, decydowali dyrekcja szkoły, rodzice i bardzo jednoznacznie wymóg zgody rodzica na udział dziecka w danych zajęciach, tak żeby to była pełna decyzja rodzica, na jakie zajęcia jego dziecko chodzi lub nie. Natomiast my w ogóle jesteśmy za poszerzeniem autonomii szkół, dzieci i rodziców. A mówiła to Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani poseł, dziękuję państwu za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.